Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 z modyfikacją Lowost. Dzień dobry, cześć cwajanki. Witam was w kolejnym odcinku i co my dzisiaj będziemy robić? Rewizja. Aresztowałem tych złoczyńców, zmelduję to Lordowi Santosowi. I to jest w sumie jedyna rzecz chyba, którą mogę aktualnie zrobić. Także, wydaje mi się, że tak zrobimy. I przeczytałem wasze komentarze. Co do mikstur, najsensowniejsze byłoby usunięcie sobie Edit Ability z funkcją tych 20 punktów i w ten sposób byśmy mieli jakby załatwione właśnie problemy z alchemią, ale też mogę wydać na przykład nauki, bo z łuku i tak nie strzelam i nie powinno to jakoś wpłynąć też ten, chociaż wydaje mi się, że jak się nauczę 20 wywale nauki, to mi że też kuszy trochę doda, także to już też ta opcja mniej fajna jest, więc lepiej by było usunąć to, ale mikstur siły na razie i innych mikstur stałych nie będziemy się uczyć, ponieważ tego podobno mogę się uczyć w modyfikacji dopiero po tym, jak zostanę żołnierzem w tej modyfikacji, czyli przejdziemy level wyżej niż teraz jesteśmy, więc na razie zaczekamy jeszcze z tymi miksturkami. Ale widzicie też, że wyszedłem z obozu, ze względu na to, że podobno nasz przyjaciel właśnie cwaniak siedzi na wykopaliskach Yao Santos właśnie. Tylko się nie chwali w ogóle o tym nikomu i dopiero się dowiedziałem o tym z waszych komentarzy, także to powinno mi pomóc trochę przyspieszyć jakby moją zabawę. Tylko co by tutaj Santos zrobił tak naprawdę? Dziwna sprawa, przeniósł się tutaj bliżej ze względu na otwarcie tej jaskini? Czy co? Zaraz się dowiemy pewnie. Także witam was w chyba 18 odcinku, ale nie mogę... Mogę troszeczkę teraz skłamać, bo nie pamiętam w ogóle, jaki odcinek dzisiaj rano wrzucałem. Ach, byłem zaspany mocno. Jest tu Balor, siema, a co ty tutaj tak się robisz? Tutaj z kuszą byś mi pomógł pewnie, ale na razie jeszcze nie chcę. Malik nie widział, a nie, wy razem sobie tutaj w sobie stoicie, no to nieźle. Cześć Santosu, a Malik to nie do ciebie chciałem, do Santosa. Siema Santos. Byłem sprawdzić tych ludzi nieopodal obozu. Tak przy okazji. Z jakim rezultatem? Nie mieli przepustek, aresztowałem ich i zaprowadziłem do Luisa. Dobra robota, tu jest coś dla ciebie. Okej, i to wszystko? Okej, to wszystko najwyraźniej. No dobra. Nie, może Santos za chwilę będzie chciał jeszcze ze mną zagadać. Tutaj widzę, że skazańcy dalej leżą placuszkiem. Ajajaj, jeszcze ich nie pogrzebali. Siema Yao, co u ciebie? Ty to jesteś dobry agent. Okej, no widzę, że tak to wygląda. Czekaj. Nie, no Malik, dlaczego ty musisz stać za Santosem? Weźcie się, przestańcie przytulać. Co to ma być? Cholera jasna. Ach, jakieś ciche romanse są prowadzone. Balororo, siema, siema. Możesz mnie nauczyć strzelaniu? A możesz mnie uczyć? Szkole tylko mistrzów. Poszukaj sobie kogoś innego. Ty mój nauczyciel to gryzie piach ze żarłego, kurde, topielce. Ty mi tu nie maruj, tylko dawaj kuszę, gnoju. Nie no, oczywiście nie będziemy szaleć z kuszą. A, więc badania biologa, których nie jestem w stanie wykonać. Tajemnice Legionu, które nic mi nie mówią. Muszę w jakiś sposób powiązani z bandytami są jakieś tam magie. Te magie, ale te magie mi żadnego wpisu tutaj nic nie ten. Daliśmy się do świątyni. Poszukiwając znowu stanę w martwym punkcie. Lupino uciekł. Zemsta, koszmary senne też. Ty, no to co ja mam robić w tej modyfikacji, jak mnie tutaj nikt nic już więcej nie ten. W ogóle Santos się tu przeniósł. Cholera wie dlaczego, nic nie mówił. Czy ja mogę się dostać do kopalni, w której żeśmy zaczęli grę? Czy ja w ogóle mam możliwość tam wejścia, jako strażnik powiedzmy? Zobaczymy, w sumie tak z czystej ciekawości. Jesteśmy niedaleko, więc możemy tam podskoczyć. A, bo w sumie nie wiem, co powinienem zrobić. Bo wiecie, co mi się wydaje? A co to za gobliniarski zadymiarz tu siedzi? Na początek odcinka, takiego to ja bardzo chętnie na rozgrzewkę. 15 zł miałeś? Ciekawe, komu ukradłeś? O, kurde, zaraz tutaj zobaczymy. Znajdziemy pewnie jakiegoś nieszczęśnika w krzakach, który dostał od goblina w łeb. Ale może nie tym razem. Dobra, to będzie gdzieś tutaj, lewo, prawo, chyba w lewo i pod górkę. No, także trochę słabo. I też ktoś mi napisał, czekajcie, jakie ja mam save'y? Tu żeśmy siedzieli w obozie, tu coś się działo, tutaj jakieś rozpierduchy, tu już żeśmy ten... O, tu jesteśmy przed tymi drzwiami. Okej, to całkiem dobrze, że się nie nadpisałem. Tam to czekajcie, zrobię sobie tutaj save'ik teraz, go nazwę, jako że teraz jesteśmy i cofnijmy się delikatnie w czasie. Tak tyci troszeczkę, odrobinkę. Chociaż pewnie będę musiał... Ale wiecie co? A nie, czekajcie. Dobra, bo chciałem... A co to za drzwi niewidzialne? Halo, proszę się otwierać. Chciałem tam zejść, oczywiście zemsta wpis. Kurczę, no będą mnie tutaj biegały te kurde najgorsze, wredne szkieletongi. Ja bym sobie zmienił na szybko brońkę. A, nie bij mnie ty gnoju, zaraz cię przemielę. O, ty kurde wredny. Zaraz, szybko. Kurczę, jakby to zrobić szybciej. Kurczę, nie wiem, dobra. Spróbuję, to wiecie co? Dojdę sobie do tego maga, który tu siedzi. Mogę wywalić mikstury, wszystko i tak dalej. Przejdę się do tego maga i zobaczę, czy on przypadkiem nie miałby ze mną jakiegoś dialogu.
Okej, zagadałem do niego. Jak się tu dostałeś? Coś ty za jeden. Cóż ci po tej wiedzy, skoro teraz umrzesz? Okej, i pan Adepcior, tak, będzie nas oczywiście bił za miliard. Ja spróbuję go wyklepać, zanim on wyklepie mnie. I dostałem jakiś wpis, a ja go zabiłem bez tego wpisu. Tajemnice Legionu, w podziemiach spotkałem dziwnego człowieka. To jakiś czarny mag, muszę go pokonać i powiadomić o tym Santosa. Okej, tak, to jedyne co, tak? Koszmary senne. Nalewka nie pomogła, zemsta, więc pasował tu klucz. Okej, koszmary senne, czekajcie. Czyli tak, czyli tu wpis w podziemiach spotkałem dziwnego człowieka. Okej, dobra, cofnijmy się do teraźniejszości. I czy ten sam wpis będzie widniał w naszym aktualnym dzienniku? Sprawdźmy. Zemsta, koszmary senne, zemsta. Więc pasował klucz, Lupino uciekł. Nie, nie, koszmary senne to też nie. To było tajemnice Legionu. Sam to powiedział mi o czarnych kapłanach. To ja chyba nie mam tego wpisu. Czekaj, czekaj. A jaki tam, tam były koszmary senne? I to był wpis... Nie, to nie były w koszmarach senne. Aaa, dlaczego ja mam taką krótką pamięć? Co jest? Ale tam coś mi się nie zgadza. Coś mi się nie zgadza z tym. Kurde, coś jest nie tak chyba. Dobra, okej, tak, wziąłem sobie, jeszcze raz sprawdziłem, musiałem potwierdzić wszystko, czyli tu powinienem mieć jeszcze wpis o tym, że spotkałem tego czarnego maga, ale niestety nie dodał mi się on przez to, że ten czarny mag mnie zaatakował w momencie, gdy ten szkielet, który pilnował skrzyni, postanowi spuszczać mnie w pierdy. Ajajaj, bardzo niedobrze. Nie wiem, jakby to teraz odkręcić. Będę musiał jakoś spróbować to odkręcić. Tylko będę musiał bardzo pokombinować. Nie wiem, jak to zrobię. Okej. Spróbuję to jakoś odkręcić. Nie wiem, czy mi się uda, ale jak mi się uda, to wam dam znać. Ale powinniśmy kontynuować od tego miejsca z tym wpisem do dziennika. Możliwe, że ten jeden wpis przez to, że zabiłem tego gościa, coś się nie wczytało i się po prostu, wiecie, rozjechało. Jednej rozmowy braknie i widzicie, dzieją się cuda. Także ja spróbuję teraz to jakoś ogarnąć i zobaczymy się za momencik. Okej, moi drodzy, zrespiłem sobie gościa. Jak się to dostałeś i dostałem wpis, coś ty za jeden i tak dalej. Oczywiście szybko go wyklepę, no cóż, trudno. Dostanę 400 chyba expa, to powiedzmy, że w zamian za te bryłki oddane, które oddawałem gdzieś tam kiedyś. Bo już naprawdę. A, i tu są z niego itemy, oczywiście ja już te itemy mam, także nie będę z niego podnosił, bo to już by było trochę za dużo. Leży w krzakach, bardzo dobrze. Wyłączam haksiory, po prostu stwierdziłem, że najsensowniej będzie chłopa zrespić, a te 400 expa, no już trudno. Powiedzmy, że tutaj, no, widzicie, czasami się dzieją takie sytuacje, że trzeba trochę pokombinować, ale nic poza tym, totalnie nic się nie zmieniło, tylko tyle, że dostanę ten wpis do dziennika i to 400 expa. W podziemiach spotkałem dziwnego człowieka, powinienem porozmawiać o tym z Santosem, także od razu skoczymy do Santosa, zobaczymy, czy on teraz jeszcze na to jakoś zareaguje i jeśli to otworzy mi dalszą drogę, to znaczy, że się nie myliłem i że ten jeden dialog mógł mi zepsuć całą grę do tej pory, czyli byśmy musieli robić jeszcze raz to wszystko, co robiłem. A jak sami wiecie, robienie dwa razy tego samego to wcale nie jest przyjemna czynność. Ja chcę przechodzić dalej, dowiadywać się więcej, bo naprawdę jest tutaj dużo do jeszcze dowiedzenia się, naprawdę klimat się zaczyna zmienić na jakiś taki mroczny, dziwny, więc no, to mnie zaczyna kręcić to wszystko. Okej. Czy Santos, tak, jesteś tutaj dalej, zobaczmy. Nie, okej, nie mam do Santosa nic, czyli ten wpis nic nie zmienia tak naprawdę? Po jak spotkałem dziwnego człowieka, to jakiś czarny mag, muszę go pokonać i powiadomić o tym Santosa. Santos powiedział mi o czarnych kapłanach. No tak, no to powinno wszystko się zgadzać. Tylko, że teraz Santos jakoś tak... Widzę, że ten nic nie chce ze mną gadać. Czy ktoś tu chce ze mną rozmawiać w tej modyfikacji? Jak nawet Santos, do którego powinien się zgłosić, ma wywalone we mnie? Czy ja coś czy ja coś przegapiłem? Czy ja coś zrobiłem źle? Okej, no... Przelecimy się jeszcze do obozu. Może w obozie jeszcze coś mam do zrobienia. No, ale dziwne. A, dobra. Pójdziemy zobaczyć, czy mogę wejść do kopalni. Także za chwilę się zobaczymy pod kopalnią. Zobaczymy, czy to cokolwiek coś da. Dobra, jestem przed wejściem. Strażnik wejścia. Siema. Chcę wejść do kopalni. Zobaczmy. Kopalnia jest teraz zamknięta. Ruszaj stąd. Okej, naprawdę? Jak to zamknięta? Z jakiego powodu w ogóle? Co to ma znaczyć? Ech, no nic, niestety się nie dostaniemy do środka, więc nic to nie zmienia. Dobra, w takim razie trzeba się przebiec po obozie i zobaczyć, czy w obozie. Jeśli znajdę, trafię na kogoś w obozie, przegadam się z każdym po prostu, z kim się da. Jeśli ktokolwiek coś mi powie, to się po prostu usłyszymy, a jeśli nie, no to będzie mały problem. Ale na pewno go jakoś rozwiążemy, także nie przejmujcie się. Ja się biorę do działania. Okej, moi drodzy, trafiłem na Vaskara i Vaskar, gdzie jest Santos ma? Gdzie jest Santos? Mamy go. Dzięki amuletowi znalezionemu przy jednym z czarnych kapłanów, Lord Mordrak, był w stanie odciąć ich połączenia z Lupino. O cholera, muszę się jak najszybciej tam udać.
Hej, nie wpuszczą cię do krypty. Santos, Wrak i Yao są już na miejscu. Lepiej się tam teraz nie kręć. Powinien być mądrzejszy. Okej, zobaczmy. W takim razie zemsta. Nareszcie Lupino został uziemiony w podziemnej krypcie pod wykopaliskami. Yao, muszę znaleźć sposób, żeby tam przemknąć obok nadzorców. Pewnie nie będą chcieli mnie wpuścić do środka. Lupino uciekł. Okej, dobrze, czyli Vaskar miał informację. W takim razie ja jeszcze może się tu pokręcił, skoro już przyszedłem do obozu. Oddam jakieś skóry, które nie wiem skąd wziąłem, ale gdzieś tam trafiłem. Wow, masz grom za 500. Wiesz co, jakbym takie dwa gromy od ciebie przygarnął, to by było spoko. Możemy zawsze coś z tego później... No, może się przydać, może nie, ważne, żeby było. Jesteśmy koksami. Dobra, no nie wiem, czy coś jeszcze będzie, ale ja się na szybko jeszcze tutaj pobiegam, pogadam. Chociaż wydaje mi się, że już będę biegł tam na miejsce, bo w sumie nie ma co się kręcić. Ale zobaczymy się na wykopaliskach. Yao. Dobra, jesteśmy na wykopaliskach, udało mi się dobiec, mamy informacje, no i ciekawe, co tu się będzie. Niby powinienem się przekraść obok nadzorców, ale kurczę, czy robić coś takiego, no to może być trochę słabe posunięcie. Można by było oczywiście spróbować się wcisnąć. Dobra, zrobię sobie save'a, zobaczmy, czy ktoś teraz coś ma do powiedzenia. Balor oczywiście cały czas tu pilnuje. Santos, wpuścisz mnie? Hej, co tu robisz? Odejdź stąd, jesteśmy w trakcie ważnej operacji. Muszę się dostać do krypty. Ja o cię nie przepuści, wracaj do obozu, to rozkaz. Okej, zobaczmy, zemsta. Santos kazał mi wracać do obozu, chyba tym razem go nie posłucham. Ojej, taka niesubordynacja, no co ty mówisz? Muszę się dostać do krypty. Zapomnij o tym, krypta jest teraz zamknięta i nikt nie ma do niej wstępu. Mamy rozkaz od Lorda Focusa, powiedział... Opuścić wykopaliska, to rozkaz, protektorze. Okej, i to też nic z tego. Ja w żadnym razie nie zamierzam wpuścić mnie do krypty. W takim razie wejdę tam, czy tego chcę, czy nie. Oh my god, to jest głupi pomysł, mój ziomeczku. Taka niesubordynacja. Oj. I to się źle skończy dla nas chyba. Spróbuję może zrobić jeszcze jakiegoś jednego save'a gdzieś tu na końcu. Takiego tego. I co, to jest ta krypta, do której mam się nie zbliżać? Czy ja mogę bez w ogóle... właściwego klucza. Ty, no bez klucza to nie otworzę. No właśnie, a skąd ja wezmę klucz? Rydeścik, siema. Smoczykorzeń jeszcze tu rusł, naprawdę, wypas. Okej, czy ja muszę ukraść klucz do krypty? Czy ja powinienem się nauczyć... kradnięcia, oj, kurczę, a może Balor pilnuje klucza, Balor, sprzedaj klucz, nie masz, okej, to będzie ciekawe zadanie w takim razie, żeby się tam przedostać, można spróbować oczywiście, nigdy tego nie otworzę. Można się jakoś spróbować przepchnąć na drugą stronę, to by się udało pewnie prędzej lub później, ale nie chcę oczywiście bagować gierki, dobra, zaraz wymyślimy jak się tam dostać, o kurczę, no, będzie ciężko, ale jakoś damy radę. Dobra, Swajaki, wychodzi na to, że chyba jedyną sensowną opcją będzie ukraść klucz do drzwi od Yao. Niestety nie posiadam... A nie, posiadam taką opcję. O kurde, dlaczego wcześniej mi nie pokazało? Jestem ciekaw, czy się uda. Jeszcze tu jesteś? Wynoś się stąd natychmiast! Okej, no i się udało. Nawet nie musiałem posiadać kradzieży kieszonkowej. Mam klucz, więc chyba próbujemy. W ogóle dziwne, bo wydawało mi się, że gadałem już z Yao, ale się nakombinowałem. No i co? Próbujemy wejść. O, szybko, zanim wpadnie tu reszta. Zamykamy imprezę, nie ma wejścia. Orzech kokosowy, no raczej, że zbieram. Zresztą... Sprawdzimy, co tu się dzieje. Jest zejście rzeczywiście, no to możemy ruszać. Trochę się namęczyłem, żeby tutaj odkryć, że można ukraść klucz. Chociaż nie wiem, dlaczego mi to zajęło aż tyle. Nie widzę tutaj niczego. Okej, widzę, że tu jest chyba jakaś winda. Zobaczmy, kliknąłem. Okej, tak jest, dobrze wyczułem windę. Więc no, lecimy na dół. Kurczę, powiem wam, że zaczyna się robić gęsto, zaczyna się robić ciekawie. Okej, i co? Myślę, że pora tu wskoczyć. Dzień dobry. Jest tutaj dosyć mrocznie. Musimy się też pilnować, żeby coś na mnie nie wyskoczyło, żeby nie wpadł w jakąś pułapkę i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko ładnie się nagrywa. Okej, tu widzę, że jest jakiś cmentarz. Nie widzę tutaj raczej przeciwników. Tam była krata. Oczywiście do odsłonięcia, której na razie jeszcze nie będę otwierał, nie wiadomo dokąd prowadzi, więc wolałbym najpierw sprawdzić wszystko, co się da. Jest tu jakiś człowiek, okej, na pewno zrobimy zapis, może się przydać, nawet Z2 i zobaczmy. Jest tutaj Lupino! To jest Lupino! Okej, dobra, gadamy z nim. Tysiąc doświadczenia, nareszcie cię dorwałem, ty przeklęty draniu, teraz zapłacisz za to, co zrobiłeś! Wysłali po mnie jakiegoś nędznego protektora, chyba sobie chyba robią sobie ze mnie żarty. Nikt mnie nie przysłał. Ścigałem cię od dnia śmierci moich przyjaciół w tamtej jaskini.
Co ty pieprzysz? Zaraz, kojarzę skądś twoją gębę. Hej, to ty jesteś tym chłystkiem, którego posiekałem razem z jego kumplem w jaskini. Jak widać, za słabo się postarałeś i to był twój błąd. No proszę, daleko zaszedłeś jak na takiego pachołka, księżniczko. Zaraz ci pokażę, kto tu jest pachołkiem, gnido. Ha, chyba nie sądzisz, że dasz mi radę, taki jak ty, zjadam na śniadanie. Lepiej stąd odejść i oszczędź życia. Elitarni żołnierze już pewnie po mnie idą. A z nimi nie pójdzie już tak gładko jak z tobą. Okej, zginiesz tu i teraz, a dlaczego zdradziłeś Legion? Myślisz, że dopuściłem się zdrady z własnej woli? Oni kontrolują nas wszystkich, głupcze. Jacy oni? Mówisz teraz o klice czarnych magów? Nie, mówię o istotach znacznie potężniejszych od czarnych magów. Oni są tylko narzędziem w rękach znacznie potężniejszych przeciwników. Okej, widzę, że tutaj wpadł Santos. Nie będziemy tego dłużej ciągnąć, zabij go, Leo! No to pewnie, bardzo chętnie, dawaj kosę. Naprawdę myślisz, że Legion angażowałby tyle środków tylko dlatego, żeby schwytać jednego człowieka za zdradę? To przecież nie trzyma się kupy. Okej, koniec tego gadania, teraz zginiesz. O czym ty mówisz? A, on tam ściemę czuje, że zaraz będzie bity, to wiecie, wali w tego. Ale o czym ty mówisz w takim razie? Jesteś pewny, że służysz właściwej stronie? A może tylko ci się wydaje? Nie no, to jakaś naprawdę lipa. Dość tego, zabij go, bo my to zrobimy! Ja bardzo chętnie go. Mogę już go posiekać? Widzę, że Jao się odpalił. Czekaj, Jao. Lupino, jeszcze coś do pogadania? Co jest powodem ekspedycji prawdziwym? Dość tego gadania, teraz giniesz. A ja jestem ciekaw w sumie, zobaczmy do końca. Co, nie dowiem się? Nauczkę. Nie, ale ja chciałem się dowiedzieć, co, kurde, Jao, za szybki jesteś, kurde, byczku. To mi się podoba, jeszcze raz. Chciałbym dowiedzieć się wszystkich informacji, jakich mogę. Oczywiście nie zdradzę Legionu, ale chciałbym wiedzieć więcej. Lupino, mam cię tutaj teraz na przepytki. Zginiesz tutaj teraz, dlaczego zdradziłeś Legion? Kurcze, to jest ciekawe. O, co jest? Nie mogę z nim pogadać teraz jeszcze? A, bo Santos najpierw musi, później ten i tak dalej. Dobra, Santos, dawaj, gadaj do mnie. Dłużej nie, zabij go. Myślisz, że dlaczego angażowałby się? O czym ty mówisz? Czy stoisz po właściwej stronie? Pora go zabić. I Lupino? Jeszcze? Co sprawdziłem powodem tej ekspedycji? Kurde, no nie da się sprawdzić, co jest powodem ekspedycji. Bez sensu, dobra no. Trzeba chłopa wykończyć. Zresztą i tak na pewno nasz bohater w zamian za to, co zrobił naszym przyjaciołom, i tak by go posiekał. Dobra, Lupino. W takim razie jeszcze raz, ty przeklęty draniu. Co ty pierwszy zamknął gębę? Dobra, dobra. Zginiesz tu i teraz. Dlaczego zdradziłeś Legion? Dobra, a czy jak zginiesz tu i teraz, mogę to zrobić od razu? No to chodź, pokaż co umiesz. No to zobaczmy. Lupino, cieniasie, zaraz kurde będziesz tańczył tutaj dla mnie. Znaczy to jest twój grób chyba, widzę, ten co sobie... Już sobie przygotowałeś? Co jest? Ale dostałem w ciry, chłop ma dobrego kryta też. No dobra, dobra, ty przeklęty draniu. Zginiesz tu i teraz. O, fajnie, że mam dobry zasięg, dziękuję giereczko. Dobra, Lupino też jest mistrzem w machaniu kosą, więc trzeba będzie uważać, kurde, na niego. No chłop, dalej! Chłop potrafi... No, znowu, kurde, ale mnie ora! Co on ma za broń w ogóle? Jakiś turbo wypasioną kosę ma. A jakbym go sprał na początku, a później go ten? Najpierw go sprał, a później będę zadawał pytania. Gruchotacz, dzięki Lupino. Tchnienie śmierci, wielka krwi i dużo siana miał przy sobie. No zobaczymy, zobaczymy, czy będziesz taki trwany. Znaczy, to by miało być nawet większy sens, że nasz bohater rzucił się na Lupino ze wściekłością, od razu praktycznie go zabijając. Ale jeszcze chciałby pewnie nasz bohater wiedzieć, co się, dlaczego zaatakował. No Lupino, wstawaj, nie mam całego dnia. Twój gruchotacz na pewno mi się przyda jeszcze nieraz. Zobaczymy następnym razem. Zobaczymy, zobaczymy. No, no, no. Co ty broni jakąś znalazł w ogóle? Jakiś tam miecz. Niezły cios? Dzięki za info. Ty wredny gnoju. Dobra, a teraz przeprowadźmy może rozmowę, dlaczego zrodziłeś Legion. Zawsze tam jakaś dodatkowa informacja. W ogóle znalazł sobie jakąś zardzewiałą kosę. Dobry chłopak jest, widzę tutaj. Kurczę, a ten gruchotacz? Co to za koks i temek? Gruchotacz 187 siły wymaga. Mam 8 za mało, ale całkiem wypasiona obuchowa broń kolejna będzie. Dobra, no, dawaj Santos, gadaj do mnie. Nie będziemy tego dłużej ciągnąć, zabij go, Leo. Okej.
Ja ten tu powie, że ten. Naprawdę myślisz, że legia angażowałaby tyle środków tylko tego, że schwytać jednego człowieka? No, myślę, że tak. Przecież nie trzyma się kupy. Właśnie się trzyma. Koniec tego gadania, teraz zginiesz. Ten zatańczmy. O, no właśnie o tym tańczeniu było. Ty, ale by było śmiesznie, jakby on mnie zaorał tą bronią. Dobra, Lupino. Spadaj do piekła, kurde. O, kurde, tyle ciebie było. A co ty za kosę miałeś teraz tutaj? Co ty żeś podniósł? Zardzewiały miecz, no elegancko. Dobra, Santos. Jest okej? Okay? Zawiodłeś mnie, Leo. Wdarłeś się do krypty bez zgody dowódców. Co ty sobie wyobrażasz? Przepraszam, ale musiałem. Nie mogłem zmarnować szansy i nie stanąć oko w oko z mordercą moich przyjaciół. Zostaniesz ukarany za tą niesubordynację. Ja... O nie! Koszmary senne oraz tajemnice Legionu. I mi... O nie! Wyczyścili mój piękny kwipunek i wsadzili do więzienia. Co jest? Dobra, zbieram kurde żarcie. Wędzą na żal mi tego biedaka. Co tu się stało? Niesubordynacja nie popłaciła i no, nasza zemsta została opłacona tym, że zostaliśmy wtrąceni do lochu. Widzę tu jakaś pomięta kartka. Cóż to za pomięta kartka jest? Zobaczmy. Dzień 27. Marco dziś wykitował. Szczerze zacząłem modlić się do Oriona o jego śmierć. Sam zresztą też pewnie tego chciał. Trzeba ich wytępić co do jednego. Jej, a co tu się dzieje? Oh my god, halo! Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie, gnoje! A tu było w ogóle jakieś więzienie w tym miejscu? To ja wcześniej tej karty nie widziałem tutaj. Okej, okay, nie wiem, możliwe, że muszę iść spać czy coś. Co tam wygląda, jak dziennik wygląda? Tajemnice Legionu? Gdzie ja jestem? Dokąd mnie zabrali? Znowu zostałem więźniem. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać. Okej! Okay. Skoro czekanko, to w takim razie chyba spanko. Odpalimy. O kurczaki, no to widzicie, cwajaki. Tak się skończyła nasza przygoda szaleńcza. Ale Lupino nie żyje. Przynajmniej, no tak się wydaje. Padł trupem. Nie wiadomo, z kim tam konszachty, z jakim diabłem trzymał. Wiecie, o co chodzi. Po burzonym śnie czujesz się wypoczęty, czyli nasze koszmary senne. No tak, przecież zabiliśmy Lupino. W końcu pomściliśmy naszych towarzyszy. Gdzie to jest? Zemsta? Lupino nie żyje, ale to jeszcze nie koniec. Dokładnie tak. No nareszcie, świetnie. O, i widzę, że ktoś już tu podszedł. Siema, kto to? Erik. Hej ty! Jesteś wolny, wielki książę Neptun oczekuje ciebie w sali tronowej, jeśli tak ją można nazwać. Jestem o coś oskarżony? Nie, o ile mi wiadomo. Byłaś. Sam Neptun chce z nami gadać? O, ale się kurde robi akcja, co się dzieje, co za odcinek, ja pierdziuszkam. A czy mogę kraść? Podać źródła na elo, siema, albo nas tu jeszcze nie było. Ojojoj, czy to będą moje wszystkie itemy? Tak, coś tak czułem. Dobrze, dobrze, także ja z powrotem poproszę moje itemyki. Mam nadzieję, że w więzieniu na mnie spadł bicek, bo będzie mi smutno. Ojojoj, dobrze, zbieram oczywiście wszystko, co się da. Chwila to zajmie, ale na szczęście, no. Dobrze, że robiłem jakieś tam mini czyszczenie, to zawsze parę sekund zaoszczędzimy. Boże, ile tego ja mam? Skąd ja wziąłem ten cały syf? Kiedy to się tu znalazło? Pani, ja nie wiem. Jak oglądam czasami te programy, gdzie ludzie robią turbo syf na chacie i później jest wielkie zaskoczenie, że jak to taki tak tu brudno i w ogóle, ale jak to? Ale to nigdy tak to nie było. I w ogóle, no takie nie, samo się zrobiło. No cóż, tak to czasami bywa. Dobra, do siły oczywiście pierścień do tego. Tutaj jest nasz turbo super wypasiony ten amulecik i tutaj cyk i cyk i cyk. A tak. I teraz wyglądamy z powrotem jak prawdziwi wojacy. Dobrze. Mam nadzieję, że niczego nie popsułem w zadaniach. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Jest tu Erik, jest żołnierz Elita, który pożegnał właśnie i wita. Podręcznik, pewnie, jeśli to mogę przeczytać, to zawsze chętnie. Czyli tu było jakieś więzienie. Ok, zobaczmy jeszcze, kto tutaj coś ten. Tu widzę, że jakiś żołnierz siedzi. Alister siedzi w więzieniu. Hej. O kurde. Zobaczmy, czy mogę do niego zagadać. Hej! Wszystko w porządku? 200 doświadczenia dostałem. Purpurowa poświata rzucała cień na sklepienia komnaty. Widziałem to! Ja to naprawdę widziałem! A pod nią rozpościerał się ogień piekielny, trawił wszystko! Rozumiesz to, sukinsynu? Okej, okay, Alister postradał zmysły. Ciekaw jestem, czy jakbym go wypuścił, to co by się stało. I czy jest tu jeszcze jakiś więzień? Jest tu ktoś. Gościu tańczy. Czy ja mogę wejść do środka? Co się stanie, jak kliknę przełącznik? Krata się otworzy, a ja zagadam do chłopa. Opętany żołnierz, siema. Okej, okay, no opętany jak nic. Bounsuje tutaj dobrze, widzę. O, ale temat, kurde, dawaj żarcie, gnoju. Tobie grawiola się nie przyda, mi bardziej. Bica sobie zrobię chociaż na tej grawiolce. Dobrze, dobrze, widzę, że tu się dzieje wesoło. Mają, opętany żołnierz bounsi sobie, dobra, zamykamy oczywiście więzienie, żeby nie uciekło. Te świry nie pouciekały. Okej, okay, czy ta krata, aha, ta krata już się nie zamknie. Okej, okay, to fajnie, nie, spróbujmy jeszcze raz.
Dobra, zamknij się. O, to fajnie, dobrze, sympatycznie, milutko, cieplutko. To ja bym jeszcze wszedł tam do środka, bo tam u tego ziomeczka też widziałem. Kurczę, ale żeś tak Alister skończył marnie? Cholera, no nie zazdroszczę ci, przyjacielu. Znaczy, przyjacielu, ciężko nazywać cię przyjacielem, zamordowałeś wielu naszych towarzyszy. Ja niestety okazałem nie subordynację, tylko, nie wiem, chociaż w wojsku to jest równoznaczne z prawie że zdradą, no więc to tak, no cóż, miejmy nadzieję, że Neptun będzie łaskawy. Okej, Erik, czy ja mogę z tobą? Gdzie my w ogóle jesteśmy? A no, co ci to wygląda? Więzicie tu własnych ludzi? Chwilowa kwarantanna, muszą posiedzieć trochę w izolatce, póki nie odzyskają poczytalności. Dalej, ruszaj się stąd. Okej, pewnie, nie ma problemu, żołnierze Lita nie będę zawracał mu gitarę, wygląda na zajętego człowieka siedzeniem i jedzeniem i różnych rzeczy robieniem. A wyszedłem gdzieś znowuż. Gratus. Hej, Gratus. Co to za miejsce? Zbrojownia. Możesz sprzedać mi jakiś pancerz? Pancerze gwardzistów nie są na sprzedaż. Okej, no, jeśli nie są, to rozumiem. Bardzo ciekawe miejsce, a czy ja nie dostałem jakiś podręcznik, tak? Techniki przesłuchań miękkich, tom pierwszy, zobaczmy przesłuchania miękkie, jak wyglądają. Dostałem 300 doświadczenia. Technika czterech kroków, konfrontacja, daje podejrzanemu do zrozumienia, że jest głównym oskarżonym w sprawie. Bezpośrednie pytania do oskarżonego sprawia, że jego pewność siebie zacznie topnieć. Kolejną skuteczną metodą jest zasugerowanie podejrzanemu, że wiesz więcej niż mu się wydaje. Wskazanym jest kłamać podejrzanego o stanie naszej wiedzy, znajdź uzasadnienie do popełnionego przez niego czynu i jakieś takie metody przesłuchań. Okej. Tu widzę, że w zbrojowni niestety raczej nic nie wyniesiemy poza jakimś tam kadetem. Totalnie noobska broń z tego co widzę, ale no cóż, zawsze będzie można spróbować ją gdzieś sprzedać. Okradam swoich ludzi. Kolejna niesubordynacja. Boże. Wezmą nas, wrzucą jak nic na jakieś paki. Okej, cwaniaki. Dobra, już wiem gdzie jesteśmy. Więc chociaż ten plus. Jesteśmy przyboczny wielkiego Neptuna. Wow, grubo. Jesteśmy w tej komnacie, do której wcześniej próbowaliśmy się już w sumie dostać, ale różnie to chodziło. Czy ja mogę spróbować otworzyć ten kuferek? Siema, mogę! I on jest zamknięty na jakiś ten. Prawo, lewo. Okej. Okay. Pierśni Herosów. O, nieźle. I dużo pieniążków. W ogóle fajnie, że mnie wpuścili, a już wszystko kradnę. Nadworny sługa. O, Neptun będzie gadał. Siema. To jest bezimienny, co jest? A więc to ty jesteś tym człowiekiem, który ostatnio tyle namieszał. Mimo, iż nie pochwalamy przyjętej przez ciebie postawy, twoja sprawa była słuszna. Legion potrzebuje tak zdeterminowanych żołnierzy. Żołnierzy, gotowych poświęcić swe życie dla wyższego celu, nawet jeśli muszą nagiąć pewne ramy. Heroicznych do szaleństwa, lecz potrafiących zachować zimną krew i jasność umysłu, gdy nadejdzie ich ostatnia godzina. To jedna z cech, jakie odróżniają nas, elitarnych wojowników Lomosu, od żołnierzy pozostałych Legionu. Dlatego daję ci niepowtarzalną szansę wstąpienia w szeregi najlepszych legionistów Królestwa. Co ty na to? O kurde! Sam Neptun do nas przyszedł. Siema byku, chcesz awansik? No pewnie, że chcę! Chcę zostać żołnierzem. 3000 expa i tajemnice Legionu. Nowy wpis. Chcę zostać żołnierzem. Oj tak, jaki on ma zajebisty dopór. Miło mi to słyszeć. Zaiste, dręczy cię wiele pytań, włącznie z dziwnymi wydarzeniami mającymi miejsce w Dolinie. To ci zaraz powiem. Może zmienić twój dotychczasowy pogląd na świat. Co to za skutermajster tam, halo? Jako królewski gwardzista Lomosu poznasz sekrety i tajemnice, które nie mogą wyjść poza Legion i najbliższą świtę władcy. Czy przysięgasz na życie swoje, że ujawnione ci informacje w trakcie pełnienia służby pozostaną tajne aż do dnia twojej śmierci? Przysięgam. A zatem witaj wśród nas, żołnierzu. Nadszedł czas, byś poznał prawdziwy powód naszego pojawienia się tutaj. Otóż wielki władca Lobosu powierzył nam za zadanie zdobycie tajnej wiedzy gwarantującej totalną hegemonię królestwa. Dzięki niej zapewnimy sobie władzę nad całą planetą. A więc nigdy nie chodziło o rudę i złoto? Oczywiście, że nie. Wiedza, której szukamy, jest najcenniejszym skarbem. Całe złoto Lobosu w porównaniu z nią nie znaczy zupełnie nic. Co to za tajemna wiedza? Dzięki niej będziemy w stanie wpływać na rzeczywistość, podporządkowywać sobie masy, nie sięgając po miecz. Atmosfera zagęszcza się z dnia na dzień. No, zauważyłem to. Musimy koniecznie zdobyć tę wiedzę powinno być, zrozumieć sposób działania. Ma to związek z czarnymi magami, na których już się wcześniej natknąłeś.
Są narzędziami w rękach podziemnej rasy, która wykorzystuje ich do walki przeciwko nam. O jakiej rasie mowa? O rasie gadoidalnych stworzeń zamieszkujących podziemne czeluści. Wykorzystują wypaczonych duchowo, lecz uzdolnionych magicznie ludzi, by infiltrować nasze szeregi. Za ich pośrednictwem mogą wpływać na twoje zachowanie, twoje myśli, twoje sny, a ostatecznie czyny. Jak można się temu przed tym uchronić? Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ich temat, porozmawiaj z arcymagiem Mordragiem. Okej, skąd się wzięła tutaj ta podziemna rasa? Nie znamy dokładnie genezy ich pochodzenia, ale zakładamy, że są tutaj dłużej niż ludzki gatunek. O, nazywamy ich reptoidami. To potężnej postury dwunożne gady, żywiące się negatywną energią, a także ludzkim mięsem. Zamieszkują podziemne czeluści i rzadko wychodzą na powierzchnię. To niebywale wredne, pozbawione skrupułów bestie, lecz inteligencją przewyższają nawet ludzi. Zwykli śmiertelnicy nie mają pojęcia o ich istnieniu. Nie wiedzą o nich także dowódcy innych legionów, ani najznamienitsi uczeni. Ważne, by utrzymać to w tajemnicy, dopóki nie odniesiemy ostatecznego zwycięstwa nad tymi plugawymi istotami. Jesteśmy opoką i ostatnim bastionem Lobosu, dlatego też tylko my mamy dostęp do najtajniejszych informacji. To ogromna odpowiedzialność i tylko najlepsi mogą dźwigać jej brzemię. Nie chcemy siać paniki wśród ludu. Ich wąskie umysły nie byłyby w stanie zaakceptować prawdy. Spodziewam się, że jako żołnierz z najznamienitszego z legionów będziesz godnie i odpowiedzialnie go reprezentować. Tak jest, wielki Neptunie. Okej, czy masz dla mnie jakieś zadanie? Nie w tej chwili. Porozmawiaj z arcymagiem Mordragiem. Będzie wiedział, jak spożytkować twoje umiejętności. No i pięknie! Idź do Gratusa po swój nowy pancerz i miecz. Powinieneś porozmawiać również z Hektorem. Wprowadzi cię w tajniki wytwarzania wojennych pasów. W czekających cię bowiem zadaniach będzie ci potrzebny solidny ekwipunek. Witamy w gwardii, żołnierzu. Okej, ja pierdykam, ale koks i siła. Nadworny sługa, Lord Mordrak. Siema Mordrak, czym się zajmujesz? Zapewniam duchowo-magiczne wsparcie naszej ekspedycji. Narastające zagrożenie ze strony sił ciemności zmusza nas do zastosowania innych strategii działania. Okej, ale w ogóle ten bezi przerobiony takiego jakiegoś Neptuna Koksa, co to jest? Co muszę wiedzieć na temat czarnych magów? Przede wszystkim musisz wiedzieć, że to zorganizowana grupa czarnoksiężników służąca paskudnym gadziem istotom. Jak już słyszałeś, ci ludzie potrafią znacząco wpływać na ludzkie zmysły. Są w stanie ingerować w wolną wolę zwierząt i ludzi. Lecz za ich działaniami kryją się reptoidy. Te gady same z siebie nie posiadają magicznych umiejętności. Jedni i drudzy zawarli między sobą pakt, który rzuca czarny cień na naszą rzeczywistość, jeśli ich nie powstrzymamy. Reptoidy pragną wprowadzić chaos i rządzić z ukrycia. Jeśli zwyciężą, przejmą władzę nad planetą i będą ją egzekwować za pośrednictwem kiliki i czarnych magów. Ci z kolei zajmą się nie wiem czym, bo za szybko leci. Ludzki umysł skonstruowany jest inaczej od gadziego. Posiada cząstkę boskości Oriona. Władcy wszechświatów, od którego każdy człowiek może czerpać nieograniczoną moc. Jednak ludzie pochłonięci są swoimi codziennymi błahostkami. Tylko bardzo nielicznie rozwijają w sobie duchowe części i magiczne umiejętności. Tym bardziej zastanawiająca jest kwestia tak dużej liczby czarnych magów. Jak się chronić przed ich wpływem? W obozie nic ci nie grozi. Otoczyłem go polem ochronnym, przez które jak na razie nie przebiją się żadne mentalne ataki. Poza obozem należy zachować wzmożoną czujność. Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko zgubnego wpływu kapłanów, unikaj picia alkoholu. Nie popalaj też bagiennego ziela. Wszystkie specyfiki tego rodzaju wprowadzają w zmienny stan świadomości. Nie patrz na mnie w ten sposób, sytuacja jest bardzo poważna. Palenie bagiennego ziela i alkohol otumania umysł, osłabia go, czyniąc podatnym na manipulacje i sztuczki czarnych kapłanów. Jedynie palenie tytoniu z wodnych fajek jest rozsądnym rozwiązaniem w obecnej chwili. Co więcej, smakowy tytoń ma korzystny wpływ na predyspozycję palącego, ale nie należy go nadużywać. Okej, a czy masz dla mnie jakieś zadanie? Spędziłeś ostatnio dużo czasu poza obozem, narażając się na oddziaływanie negatywnych sił. Żeby nie musieć trzymać cię w zamknięciu, aż do upewnienia się, czy jesteś w pełni zdolny do wpływu, od wpływu czarnej magii, czy też nie, dołączysz do grupy Balora, udając się na pustynię Ardalionu. Z raportu wynika, że wpływy czarnych magów tam nie sięgają. Zmiana otoczenia pozwoli ci zregenerować mentalne siły. Zachowaj jednak czujność, zło może czaić się wszędzie. Balor wprowadzi cię w szczegóły zadania. Powinieneś natychmiast z nim porozmawiać z uwagi na to, że iż misja jest niecierpiąca zwłoki.
Gdy sprawy na pustyni zostaną już rozwiązane, rozejrzysz się za surowcami siarki. Potrzebuję 20 kawałków siarki do moich badań. Tak jest. Świetnie, a teraz czym prędzej ruszaj w drogę. Okej, nie ma problemu, oczywiście wyruszymy jak tylko będę mógł. Musimy się jeszcze zgłosić po nasz nowy ekwipunek. Oczywiście na szybkości spróbuję zwołać co mogę, bo widzę, że oni mają tutaj naprawdę turbo dużo jadła. I nie obrażą się za to, że im troszeczkę go ukradnę. Ludzie gada. O wiele bardziej mi się przyda niż tutaj leżące na stole. Oczywiście mogę wszystko kraść, więc oczywiście będę to robił. Dostałem przyzwolenie od was cwajanki na to, więc czemu by nie? Zwłaszcza, że kurczę, tutaj tego dużo jest, a no ja też sporo ostatnio musiałem zużyć rzeczy, żeby jakoś przeżyć się w tych wszystkich naszych ten... Piwo z Lobosu nawet mają, co za ziomki robią, kurczę. Tu widziałem jakieś księgi nawet, jakieś zwoje. Także oczywiście bardzo chętnie również sprawdzę, czy wszystko będzie ten... Skórzany mieszek, spoko. Jakaś księga... Oj tak, taką księgę, jakąś umiejętności bym chętnie przygarnął. Oczywiście są tu różni jacyś przyboczni, Neptuna i tak dalej, ale widzę, że raczej ci nadworni sługusi to tak nie mają za bardzo do pogadania nic z nami. Tu widzę, że jeszcze jedna skrzynia czeka na otwarcie, ale pięknie, co tu się dzieje? O, chyba będą mnie bić. Tak, to są Neptun, wjechał na rejon. Aha, przepraszam, nie chciałem. Oj, 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 ta skrzynia chyba jest naprawdę bardzo przez niego lubiana. To chyba musi być jego skrzynia. Dobrze, w takim razie tej jednej wyjątkowo nie będę macał. Chodźmy jeszcze do zbrojowni, zobaczmy, czy dostanę rzeczywiście coś lepszego. Byłoby bardzo miło, gdybym dostał jakiś nowy pancerz. Cześć, Gratus. Hej, w czym hej. Ty chodzisz? Ojej. Nie jesteś już jednym z nas? Nie, no przepraszam. Nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. No już, nie fochaj się, o matko. Przychodzę odebrać swoje wyposażenie. Świeżo upieczony żołnierz, weź ten lekki pancerz i miecz. Okej, okay. Witamy wśród legionistów. Lekki pancerz żołnierza oraz ostrze legionisty. A czy mogę dostać od ciebie lepszy ekwipunek? Pancerz tylko jeśli awansujesz, a z bronią nie ma problemu, mam tu masę żelastwa na stanie. A jeszcze jedno, pancerz nie są na sprzedaż, każdy żołnierz otrzymuje je za darmo, musi tylko zdać poprzedni pancerz. Tak więc, dostając nowy pancerz, oddajesz swój stary. Uuu, to mi się podoba, a dostanę lepszy? Nie ma sprawy. Okej, okay. Taktyczny pancerz żołnierza. Ciężki pancerz żołnierza. Zgaduję, że nie dostanę tego najlepszego już teraz. Zobaczmy. Ciężkie pancerze są zarezerwowane dla najlepszych, a ty nie jesteś jednym z nich. Okej, okay. A taktyczny pancerz? Musisz się najpierw wykazać jako żołnierz. Okej, okay. Czyli na razie jeszcze żaden lepszy pancerz mi nie przysługuje, ale broń, czemu nie? Sprawdź. Hello! I znowu broń pod zręczność na pierwszym miejscu. Halo! Oplutet, panie Lobos, jak tak można? Topór boga wojny! O, cholera! Dwuręczna broń, jakaś turbo koks. Jakie dwuręczniaki, tu są cwajaki. Matko bosko, kochano. 290 sił wymaga. Brzegowe ostrze. Ta wspaniała broń jest zwieńczeniem marzeń najznamienitszych fechmistrzów Lobosu. Językowe łamacze, lubię to. Dobra, czy ja mogę w ogóle nosić cokolwiek z tego zestawu? Możemy nosić królewski miecz dwuręczny. Dwuręczny to mnie nie jara. Okej, okay. Katowski topór od 209, czyli widzę, że chyba jednak będziemy musieli się zaopatrzyć jeszcze... Ty co to za famas jest tutaj, halo? Siema, Metin, let's go, ty FMS plus 9, byku, miecz z czerwonej stali, jaki ale nie wiem, może pomyliłem bronię, ty, może to nie był FMS, tylko ten, czerwonego ostrza, no to czerwona stal, o Jezus, nie pamiętam, tak dawno grałem w Metina, że już nie pamiętam, ale kojarzę tą brońkę z tej giereczki, było coś takiego, Jezus, kiedy człowiek w gimnazjum jeszcze, to były dawne, stare czasy, dobra, ale widzę, że u niego raczej na razie jeszcze nie ma co szukać lepszych broni, ten krwawy miecz bym mógł nosić, o, krwawy, ale to jest dwuręczna, co ja patrzę, nie chcę tego. Dobra, czyli jak wbijemy tak powiedzmy plus minus 200, no powiedzmy, że z 210 to wtedy będziemy mogli coś tutaj poszaleć. 215, dobry miecz półtora ręczny. Jak wbijemy 215 siły, czyli na razie to jeszcze odległa przyszłość. Ale jeśli jestem żołnierzem, to mogę robić już mikstury siły, czyli powinniśmy teraz to zrobić. Potrzebuję broni lepszego pancerza, no aktualnie nic z tego. Mamy bardzo fajną broń obuchową oczywiście, wystarczy tylko no niewiele siły i będziemy mogli ją nosić. No i mamy nasz miecz, więc póki co musi to wystarczyć. A nowy pancerz? No nie jest jakiś super, o wiele lepszy jest ten starożytnego wojownika. Ale dobrze, w obozie będziemy biegać w tym pancerzu, a starożytnego wojownika będziemy zmieniać, gdy będziemy wychodzić na ekspedycję, żeby mieć lepszą ochronę. I tak, czy teraz będę mógł tworzyć jeszcze lepsze pasy? Czy ten pas, który mam, to będę mógł jeszcze bardziej go dokoksić? Sam nie wiem.
Tu widzę, że jest jeszcze jakiś kufer, który spróbuję otworzyć. Prawo, prawo, oj, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, ej, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, okay, świetnie. Jakieś pierdoły, więc oczywiście sobie zgarniemy. No i tak, tu strażnik wejścia, czyli już tutaj wychodzimy normalnie na zewnątrz. Do biologa na razie nie ma co. A nie, dobra. Czyli co, ile mam punktów nauki? Mam 20, czyli tyle, ile bym musiał wydać, żeby móc tworzyć mikstury siły. Czyli teraz spróbujemy zrobić sobie tyle mikstur siły, ile tylko mogę mieć. Także spróbujmy to zrobić. Mikstury specjalne. No bo teraz jesteśmy już żołnierzami, więc byśmy mogli się tego nauczyć. I to będzie eliksir siły oczywiście. Więc teraz spróbujmy uważać, ile tylko siły mogę. Bo to jest dla nas najważniejsza statystyka aktualnie. Bo naprawdę z każdym rozdziałem... Za mało składników już mamy, okej. Okay. Czyli teraz byśmy mogli jeszcze życia robić i tak dalej, ale to na razie nie będziemy szaleć. Bo tam, żeby życia, to też musiałbym znać wszystkie mikstury leczenia chyba i tak dalej, więc to, więc ten. I tak, i podobno jest nauczyciel, który uczy siły w nieskończoność, także możemy śmiało sobie żreć te wszystkie podsiły. Mikstura mądrości, a co to za cholerstwo? Zobaczmy. 1000 doświadczenia, tak po prostu, to siema. 5 razy 5, 25, oczywiście z fajki matematyka szybka, więc byśmy mieli dużo siły już więcej. Dobrze, czyli na razie chyba to by było na tyle, chyba że jeszcze skórzany mieszek otworzymy. Pięknie, pięknie, oczywiście, zmieszajmy sobie miodowy tytoń. Miodowy tytoń, szybciutko sobie zmieszamy, skoro już jesteśmy blisko stołu alchemicznego i jak będziemy sobie jarać fajeczkę, to będziemy mieli zmieszaj tytoń i zwiń młodygi, zmieszanie tytoniu z miodkiem. Oczywiście udało ci się i zróbmy sobie miodowego, nie wiem ile, ale chyba tyle ile się da, bo mułowy grzyb daje manę, a bagienne ziele daje zręczność chyba, więc dla nas miód jest najważniejszy, reszta statystyk, zręczność nie byłaby taka zła, bo byśmy lepiej bili z kuszy, ale z drugiej strony to już tam nie ma co szaleć. Z bagiennym zielem mi się zrobiło i skończył mi się tytoń chyba najwyraźniej, więc już starczy. Więc będziemy jarać fajki, ładować mikstury i będzie bicek sam rósł. W ogóle widzicie, po co komuś siłownia, kurde, takie rzeczy. Nie no, degrengolada straszna tu wychodzi. Jaranie and picie, kurde, robi bicka. Co to za dziwny świat. Siema, Baloro. Baloro Mishoro, witam, witam. Dobra, to skoro ja mogę się uczyć w nieskończoność siły, to w takim razie chyba wypiję od razu i zjem te rzeczy. To czekajcie, to zrobimy sobie kradzionko, pieniążki. To może kradzionko zmienimy na bicek. O, dobry sejwik, bicek będzie kręcony. No i co? Ładujemy. Plus 5, plus 5 i plus 5. Ale robiony bicor jest. Ty, jeszcze jabłuszko byśmy mogli. Ale to może zaczekamy z jedzeniem, bo to może nam regenerować siły, więc głupio by było tak ten. I co ja jeszcze zrobiłem pod siłę? A, i bagienne ziele, ale nie wyjaram go. Ile ja mam takiego ziółka? Miodowy 15. To by było plus 3 razy taki awansior. Dobra, Baloro, siema. Przysłałem mi Lord Mordrak, może wyszkolić w kuszy. A czekaj. Nie, bo punktów nauki nie mam do wydania aktualnie, więc tak jakby. Więc nic nie zrobimy z tego. Mogę założyć sobie lepszą broń. Gruchotacz oczywiście. Zasięg ma gorszy, ale za to można sporo pierdyknąć z niego. A w sumie ile ja teraz mam siły? 204, to niewiele. Więcej w sumie, co by mogło tutaj już ten... Dobra, no na razie możemy z tym gruchotaczem biegać, bronią tego, zdobytą. To Balor, siema, przysyła mnie Lord Mordrak. Na ratunek ucieśnionym. Zostałem przydzielony do pomocy przy twoim zadaniu. Teraz jesteś jednym z nas. Czy Mordrak odprawił cię już z zadaniem? Powiedział, że wprowadzisz mnie w szczegóły. Dobra, słuchaj, według naszego zwiadowcy zaatakowano wioskę w pobliżu kopalni siarki, znajdującej się na pustyni Ardalionu. Na pustynicy byli ponoć dobrze uzbrojeni, doszło też do jakichś walk. Podejrzewamy, że nieliczni legioniści strzegący tamtych terenów zostali zabici albo są przetrzymywani i zmuszani do pracy. Naszym zadaniem jest odbić wioskę, uratować mieszkańców, jeśli jeszcze żyją. Gdzie dokładnie leży ta wioska? To ponad dzień drogi stąd, także przygotuj prowiant i lepszy ekwipunek, bo tam nie będziemy mogli zrobić zapasów. Co będzie mi potrzebne? Mikstury lecznicze, to na pewno. Lepszy pas i broń również byłyby wskazane. Na miejscu zapowiada się krwawa jatka. Musimy niezwłocznie ruszyć w drogę. Czekam jeszcze na jednego dodatkowego człowieka, po czym ruszamy. Spotkamy się przy głównej bramie. Dołącz do nas, gdy tylko będziesz gotów i sprężaj się, nie mamy wiele czasu. Okej, okay, w takim razie mamy jeszcze chwilkę, żeby się przygotować, jest to krótka chwila, także skoczymy jeszcze do naszych ziomków tutaj na górze. Oni na pewno będą w stanie mnie fajnie tutaj zaopatrzyć. O, Santos chce ze mną gadać. Następnym razem nie będziemy tak pobłażliwi, Leo.
Witamy wśród legionistów. Dzięki za zrozumienie, Santos, naprawdę. Nie, no Santos spoko, ziomek jest, naprawdę bardzo fajnie. Vaskar, mam awans, teraz jesteś żołnierzem. Byłem pewny, że cię zdegradują za to wtargnięcie do krypty. Jak widać, Orion miał co do ciebie inne plany. Uważaj na siebie. Ty również, Vaskar. Okej, okay. W ogóle śmieszna sprawa, bo też cały czas była mowa o jakiejś furii. Furia, czyli to, co pojawia się na nosym niebie, jakaś ta planeta czy księżyc. I cały czas tego nie widzieliśmy i widziałem, że właśnie któryś z faniaków w komentarzach napisał, że Robin, jak będzie noc, to nie idź spać, tylko pokaż, czy ta furia jest rzeczywiście na tym niebie. Także na pewno sprawdzimy to również. Derek, czy ja mogę u ciebie dostać lepszą kuszę, na przykład jakąś? Wybieraj. U ciebie najlepsza kusza to jest ta ciężka kusza wojenna i wydaje mi się, że to będzie dobry zakup. A najlepsza kusza, jaką tylko mogę nosić, jak najbardziej. Bardziej, tak? Zręczności, siły, okej, okay, czyli na razie tutaj nic, czyli mamy na pewno do założenia lepszą kuszę, obrażenia rzeczywiście solidnie podskoczą, niestety mniejsza szansa na trafienie. Vito, siema, pohandlujmy. Chciałbym u ciebie troszeczkę na pewno mikstur leczniczych, nawet bym pokusił się o kupienie wszystkich tych i może jedna taka pełnia życia. Jak widzicie, siano się skruszyło bardzo szybko. Zobaczmy, czy mogę kupić jeszcze lepszą broń. Oczywiście mam zapas pieniędzy w kieszeni, więc nie musimy się przejmować. Tu jest fajka wodna, świetnie, to od razu skorzystamy i zajaramy, ale najpierw jeszcze mentor, siema. Dawno u ciebie nie byłem. Czy masz lepszy oręż teraz? Aktualnie jakiś? Jasna sprawa. I lepszy oręż jednoręczny, sieczny, dwuręczny, jednoręczny. 200. Wyrok wojownika. 200 na 200. To całkiem dobra broń. A nie masz niczego lepszego? 200 na 200? Kurczę. Skoczyłbym jeszcze do tego ziomka, który siedzi tam, wiecie, który siedzi tam i mnie przy więzieniu przywitał tam i dał mi pancerz i tak dalej. A czy ja mam save'a gdzieś z tamtych rejonów? Gdzieś tam byłem? Gdzie to jest? Która to jest? 22.18. O panie, to było milion lat temu. Ale to nawet dobrze, bo chciałem sobie sprawdzić, czy gościu tam miał lepsze te... czy miał lepsze miecze. Także szybko sprawdzę i zobaczymy. Ok, cwajanki, skoczyłem szybko sprawdzić i gościu ma ostrzy błyskawic. Bardzo, bardzo widzę, że silna to jest broń. Kosztuje co prawda sporo siana, także ja się tam wczytam, skoczę ją tutaj, kupię i będziemy mieli fajną broń. Także spoko, ale no to przy okazji, jak już wiemy, że to jest do kupienia, to jeszcze pójdziemy, zajaramy sobie najpierw i w ogóle 1250 tam ta broń kosztowała, także myślę, że damy radę. A właśnie, ty te lepsze pasy Hektor uczysz, czy mi się wydawało? Przysyła mnie książę Neptun. Pewnie chcesz się dowiedzieć czegoś na temat lepszego wyposażenia? Coś w tym stylu. Teraz, gdy awansowałeś na żołnierza, mogę pokazać ci tajniki tworzenia zaawansowanych pasów. Po prostu daj znać, kiedy będziesz gotów do nauki. Pamiętaj tylko, że jeśli nie znasz podstaw, to nauka zaawansowanych pasów nie ma sensu. Jeśli chcesz tworzyć lepsze wojenne pasy, musisz najpierw opanować tworzenie pasów pod pancerze protektoratu. To dobry wstęp do dalszej nauki. Okej, okay. Pokaż mi, jak wytwarzać pasy, zobaczmy. Pas protektora zręczności mocy. No niestety to kosztuje punkty nauki, więc póki co nie będę tego robił. Pochylejmy, zacznijmy trening. Ale oczywiście tak, gdy tylko wbijemy kolejny poziom, będę pamiętał, żeby się nauczyć tych pasów. Fajka wojna, fajka wodna, a jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić. Dobra, to miodóweczka oczywiście wjeżdża na rejon. Szybkie jaranko zrobimy, siła plus 1, także plus 3 do siły dostajemy za zjaranie tego zioła. Mam nadzieję, że nie przedawkujemy czy coś. To by była słaba opcja, ale oczywiście doświadczenie leci i dodatkowo siłka jest. A mogę jeszcze, czy już ty jeszcze? A, już ziołowy tutaj grzybowy, dobra. Chociaż ziołowego nie powinienem chyba jarać. Chociaż może? Nie wiem. O, zręczność mi skoczyła, no, czyli dobrze, czyli możemy też wyjarać te ziołowe. Niech będzie, zawsze trochę zręczności, to tam jakiś damage dodatkowy skuszy, no nie? Więc spoko. No i doświadczenie za każde zajaranko 25. O matko, ja miałem tyle tych ziołowych? Wow, patrzcie jeszcze, ile zręczności wpadło. Mamy 34 punkty, także zawsze coś. I czy przypadkiem cwaniak w zielonym czepku nie uczył silnego ciała po tym, jak dołączymy do ziomeczków tutaj? Naucz silne ciało, dokładnie tak, uczy, ale niestety póki co silnego ciała się, no, nie nauczę. I siły mamy 207, także nieźle. Z tym naszym krytem dodatkowym to jest też dobra opcja. Dobra, to co? Ja lecę szybko, kupię ten miecz, za chwilę tam będziemy i spotkamy się chyba już gdzieś przy bramie, powiedzmy. Także szybka akcja.
Okej, jestem już u Gratusa, potrzebujemy broni oczywiście i tak, sprzedam trochę jakiegoś syfu, który gdzieś mi zalega, ostrze legionisty, broń jednoręczna, premia jakaś, dobra. Chciałem tak wiecie, żeby w razie czego mieć jakieś takie bronie w zapasie, ale oczywiście no w większości rzeczy już nie wykorzystam raczej, mamy oczywiście już o wiele, wiele fajniejsze, wyszedłem to, krótki miecz, tak, już tysiaczek w kieszeni jest, tą kuszę bojową też możemy już sprzedać, już mamy o wiele, wiele fajniejsze. Z tych rzeczy tutaj, no ochrony mimo wszystko pierwsze, nie wiem, różnie może być. Słabo trochę sprzedawać artefakty, też nie lubię tego robić, bo to różnie wychodzi. Okej, jakieś tam pazurki, możemy jeszcze trochę opchnąć, jeszcze trochę tego, już mamy nieźle pieniążki. Możemy oddać bryłki złota, oczywiście cwaniaki, jak najbardziej to zrobimy. Dobra, i te szkatułki sklejone tam chyba też w pizdu oddam. Nikt raczej tego nie skupuje, srebrne naszyjniki, kradzione, więc może im szybciej je spieniężę, tym lepiej. I teraz ten mieczyk super turbo wypasiony. Jest to ten miecz, czekajcie, ten ostrzy błyskawic. Daje nam premię do walki bronią jednoręczną 5, zadaje 216 obrażeń, 206 sił wymaga, także no mega potężna broń. No ale nie mogę, z czerwonej stali miecz, to zajebiście. Kupiłbym go tylko dlatego, żeby zobaczyć jak on wygląda. A mogę go założyć w ogóle? Czekajcie. Jak mogę go założyć, to tak zrobię. No oczywiście, że mogę, czekaj, to ja muszę zrobić jeszcze jednego save'a. Muszę zobaczyć tę brońkę na plecach, jak to zostało tutaj... Fajnie zrobione, dobra, dawaj mi tą czerwoną stal, chcę to zobaczyć. Mega, chyba FAMAS to był taki ten. O kurde, jaka kosa, ale zajebiście, no nie mogę. Mega, ale to powinniśmy trzymać tak bokiem dołem, no nie, jak taki prawdziwy kozak metinowy, cwaniak, ale dobra, śmieszki. Gratus, dawaj mi teraz normalnie już tą brońkę, co chcę. No Jezu, ja to klikam tak kurde krzywo, dobra. I moja supernowa broń, jest to brońka ta, nie, półtoraryczny miecz, ostrze błyskawic, bierzemy je. Wydaliśmy kupę siana, ale to ostrze błyskawic wygląda kozacko. O, jakie ono jest długie, jakie jest zajebiste. Więc mamy obuchową, mamy siekaną, także mamy dwie dobre bronie, mamy kuszę, mamy nie najgorszy pancerz, siły sporo. No to cwajaki, będzie wesoło, ja kurde, teraz jesteśmy już wyposażeni. W ogóle miecz dłuższy od naszych nóg trochę. Końcówka się będzie tępić, jak tak będziesz szorował po glebie gościu. Szanuj kosę, dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Mamy wszystko ogarnięte. Zeżera oczywiście te grawiole i jabłka wszystkie, jak już będziemy trochę obici bardziej. No bo szkoda tracić te hapetki, no nie, tak jakby. No i spoko. Czy ja mam coś jeszcze tutaj? Na ratunek uciśnionym, siarka, awans. Hekto, Neptun, Gawardy, albo są mnie żołnierze. Mogę teraz zbierać nowy ekwipunek i nauczyć tego. No i super. No dobra, to idziemy na bramę. Czekajcie, ale to gdzie my będziemy? Pod którą bramę ja mam się udać? Tutaj? Pod bramę? Okej, spoko. To jak się idzie na tą przełęcz? Co jest? Nie, to jest zwykły żołnierz, cwaniak. Mi się wydaje, że ta brama tam w głębi obozu. A co to za cwaniaczek tutaj siedzi? Malik, a co ty tutaj robisz? Widzę, że zająłeś sobie chatkę naszego zmarłego kumpla. Och, ty wredny gnoju. No miała być moja chata, jak możesz. Dobra, nieważne. Idziemy z powrotem. Podejdziemy pod tam bramę i będzie Luxia, ale fajnie, powiem wam naprawdę. Jest awans, ruszyła się fabuła. W ogóle, że zabiliśmy tego, kurde, wrednego gnoja. Ale dziwne, bo całkiem łatwo nam poszła z nim walka, podejrzane. Mikstur mamy ile? Tak przy okazji mamy dużo żarcia, więc spoko, ale miksturki też jakieś są. Więc nie będzie tragedii w razie, gdyby się... naprawdę paliło pod nogami. Oczywiście jest Balor, jest żołnierz. No i co? W takim razie nie chcę też zostawiać takiego cliffhangeru tutaj na odcinku, więc weźmiemy ten. Weźmiemy, a pójdziemy jeszcze dzisiaj, jeszcze na tym odcinku chciałbym zobaczyć. Jestem gotów, możemy ruszać. Zobaczmy, czy się uda. Tu otwieraj bramę i w drogę! Okej, w takim razie spoko. Otwieramy bramę przełączniczkiem, cyk. Przełącznik otwarty. I co? I teraz mam biec po prostu tutaj i prawdopodobnie przeniesie mnie. Dokładnie. Pustynie Ardalionu. Jedziemy na pustynię. O kurde, jak dziwnie. Co jest? Halo, czuję się jakbym grał w Tomb Raidera trójeczkę w ogóle. Ja pierdykam, jaka zmiana nagle. Pustynia. Wow, okej. Jesteśmy na miejscu. Następnym razem trzeba omijać ten wielki masyw górski. Straciliśmy pół dnia wybierając tamtą drogę. Wygląda na to, że bandyci okopali się w samej wiosce. Nie musisz mi. Potrzebuję kogoś do zbadania tamtejszego terenu i zdania raportu z sytuacji. Musi po prostu wiedzieć. Możesz na mnie liczyć. Zamień słowo z Tompakiem, strażnikiem stróżówki. Powie ci, jak dostać się do wioski. Okej, świetnie. W takim razie zagadajmy do Tompoka. Jest nutka nowa tutaj, widzę. Tompok, cześć. Co tutaj robisz?
Nikt nie chce. Uciekłem, gdy było pewne, że zaraz zginiemy, ja i Anton zaczęliśmy wiać, gdy zaatakowali bandyci. Strzelali do nas jak do szczurów, nie mieliśmy żadnych szans. Dobrze, że w końcu przysłano do nas posiłki, ale dlaczego jest was tylko czterech? Nie zdołamy odbić wioski tak małej grupie. Ilu jest tych bandytów? Dokładnie nie wiem, myślę, że około 10 lub więcej. W otwartej walce mamy małe szanse. Są dobrze uzbrojeni i przygotowani na ataki. W dodatku przetrzymują mieszkańców wioski. Nie możemy pozwolić, żeby zginęli. Okej, gdzie jest teraz Anton? Obserwuję bandytów po drugiej stronie doliny. Jeśli zaczną coś kombinować z zakładnikami, musimy o tym wiedzieć. Musimy spróbować jakoś ich uwolnić. Jestem pewny, że damy bandytom popalić. Czy ty też przyłączysz się do walki? Oczywiście, ja będę tu siedział z założonymi rękami. Mam nadzieję, że twój dowódca wie, co robi. Inaczej wszystkich nas wybiją. Okej, co możesz powiedzieć o tych terenach? Jest tu dość niebezpiecznie. Poza ścieżkami można natknąć się na ogromne odliszki. Jest ich tu cała chmara. Podziemnych wulkanicznych jaskiniach żyją jeszcze gorsze bestie. Nie zaglądaj tam. Najbezpieczniej jest trzymać się głównych szlaków i nie wałęsać się nigdzie indziej. Okej, czy jest coś, w czym mógłbym pomóc? W zasadzie jest. Spostrzegłem wczoraj kilka wargów kręcących się nocą w pobliżu mojej stróżówki. Podchodzą coraz bliżej i niuchają za czymś do jedzenia. To groźne bestie. Nie chciałbym sam wychodzić im naprzeciw. Należysz do gwardii. Z pewnością jesteś lepiej uzbrojony i wyszkolony niż regularny legionista taki jak ja. Okej. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. W porządku, zajmę się tymi wargami. Oczywiście. I idę na rozpoznanie. Jak mogę dostać się do wioski? Najprostszą i najszybszą drogą jest podążanie wzdłuż głównej ścieżki. Idź po prostu tą drogą. Po jakimś czasie powinieneś zauważyć wolno stojącą chatę. Koniecznie porozmawiaj z Antonem. Niech zda ci raport o obecnej sytuacji. Okej, pewnie. Przyszliśmy późnym wieczorem w to miejsce, więc no cóż, nie mamy też zbyt dużo światła na to miejsce, ale widzę, że tak, pustynia jest ogromna. Widzę, że tutaj są również żołnierze. Czy to są moi ziomkowie tutaj? To są żołnierze zwyczajni, tak. I Anton powinien coś więcej o sytuacji wiedzieć. Dobrze, więc z nim pogadam. Zobaczmy, czy tutaj coś jest w tej chacie, czy ja mogę w ogóle do niej wejść. Widzę, że tak próg mnie powstrzymuje dosyć solidnie. Są to jakieś miksturki lecznicze, torebka pieprzu, miecz sędziego. Całkiem ciekawe. Ale może później będę kradł, na razie już dajmy spokój z tym kradnięciem. Mógłbym się przespać, ale z tą wioską jest sytuacja na tyle nieciekawa, że to może być różnie. Ale przebiegniemy się kawałek chociaż troszkę tą tutaj ścieżką. Widzę, że mamy jakichś nowych przeciwników, więc warto by było zobaczyć, cóż to za przeciwnicy. O, O, sztywreda modlicho, ale ty potrafisz też pierdyknąć nieźle. I modliszki widzę, że spoko, możemy zbierać z nich głowy. A jak tak dalej pójdzie, to zobaczymy tę furię, o której żeśmy tak coś tam wspominali. Także nieźle. Widzę, że możemy się tu kręcić. Są tu jakieś szczury, tam coś wulkanicznego rzeczywiście jest. Ta chata, nie wiem gdzie może stać, ale... Dobra, sprawdźmy, czy gdzieś na niebie już furia się pojawiła. Jeszcze nie widzę. Jest jakaś jasno świecąca gwiazda gdzieś w oddali, ale to nie jest furia na pewno. Okej, no to podążajmy tą ścieżką, którą tutaj mamy. Nie wiem, czy powinien schodzić na dół, czy zostać cały czas tu. Widzę, że teren jest całkiem spory. Są jakieś szczury, są jakieś różne dziwne miejsca. Okej, no. Zobaczmy sobie, co mówi też dziennik. Węszące wargi oczywiście na ratunek uciśnionym. Żeby dostać się do wioski, muszę podążać wzdłuż głównej drogi. Na miejscu powinien porozmawiać z legionistą Antonem, który poinformuje mnie o obecnej sytuacji. Czy to jest droga tak naprawdę tym, co ja biegnę? Tutaj nie ma wytyczonych raczej szlaków chyba, więc no. Ale o dziwo, jesteśmy na pustyni, jest całkiem jasno. Także przyjemnie chociaż. A tam na dole widzę, że jest jakaś skrzynia. Może tam coś w niej być. Nie jest to chyba skrzynia do otwierania, ale wiecie. Może w okolicy są jakieś towary. O kurczaczki, a co tu jest? Okej, jakiś szczur i tam się chyba jakaś lawa tli. W ogóle bardzo szybkie są zapisy i wczytywania, to mi się podoba. Cześć pustynny szczurze, ty gnoju najgorszy. Widzę, że ładną wyżynkę teraz robię. I kolejny poziom wbity! Pięknie, szkoda, że nie zagrała minutkę, ale zawsze spoko. Okej, i tutaj widzę, że świeci się jakiś kryształ. Szkoda, że nie mogę nic z nim zrobić póki co. Mogę sobie zejść na dół, ale chyba zostanę tutaj jednak na górze, będę się trzymał raczej. To piętro niżej, wyżej zwiedzimy później. W ogóle, kurczę, jest noc, a jest bardzo jasno na tej pustyni. To mi się troszeczkę też podoba, bo nie będzie narzekania na YouTube, że Robin, bo ciemno jest tak, że nic nie widać. Także spoczko. Chociaż tyle dobrego dla mnie. Tam chyba jest ta chata w oddali, ale matko, jakie dystanse. Gobliniarskie zadymiarze, dzień dobry. O kurcze, no nie spodziewałem się, że wy też tu będziecie na pustyni chillować. I dobrze, dobrze, to co? Na strzała? No oczywiście, że tak. O kurcze, ten był twardszy. Pięknie, z nową bronią to jest w ogóle super. Niestety bardzo dużo dostaję
dostaję obrażenia. Znaczy, ja zadaję duże obrażenia i dostaję duże obrażenia. Także cóż, to jest tak, tak to bywa. Okej, tu się bujają, gibają jakieś zwierzęta. Nie, to też gobliny. Siema. Dzień dobry, witam, goblińskie gnoje. I wszystkie dostrzała. Dobrze, dobrze. No nie spodziewałem się, że będzie aż tak miłe przywitanie na tej pustyni. Spodziewałem się raczej cięższych klimatów. A tu takie goblinki. To mi się podoba. Rozgrzewka zawsze fajna jest. Okej. A tu jest jakiś posterunek. Spróbujmy pójść może na lewo. Widzę, że tam w oddali jest jakiś przewrócony wóz. Jest tu chata. O, i chyba tutaj będzie ziomek, który... Czy to bandyta jest? Zobaczmy, czekajcie, zanim podejdę. Aleksander. Siema, Aleksander. Czy ja do ciebie miałem się zgłosić? Nie wiem, podejdę do Aleksandra. Cześć. Hej, zaczekaj, kim jesteś? Na ratunek uciśnionym ratuj Sylwię. Jestem żołnierzem Gwardii Lobosu. Przybyliśmy rozwiązać problem bandytów. Kim jesteś i co tu robisz? Panie, chwała niech będzie wielkiemu Orionowi. Musicie nam pomóc, panie. Te łotry przetrzymują mieszkańców wioski i moją ukochaną córkę. Panie, musisz pomóc. Żona odeszła z zeszłego lata, mam tylko ją. Uspokój się i powiedz mi więcej o tych bandytach. Dostaną to, na co zasłużyli. Masz moje słowo. Tak, panie, wybacz. Ilu zakładników przetrzymują? Zabili żołnierzy, kilku mężczyzn i dwie kobiety, gdy wzięli się za łby. Byłem za chatą, gdy zaatakowali. Naprawiałem wiadra, żebyśmy mogli pobrać wodę ze studni. To wszystko zadziało się tak szybko. Moja córka nadal żyje. Czasem słyszę jej wrzaski. Och, moja biedna Sylwia. Co z pozostałymi ludźmi? Co jest ty? Strzelałem do palaka. Co najmniej kilku mieszkańców dalej jest przy życiu. Kazali im wydobywać złoto, a resztę trzymają w chatach. Okej. Szukam legionisty Antona. Widziałeś go tu może? Panie, wybacz mi proszę. Anton poszedł do wioski, próbował negocjować z bandziorami, ale oni go zabili. Wybacz mi, panie. Negocjować wypuszczanie mieszkańców? Dlaczego mnie przepraszasz? To moja wina, panie. Obiecałem mu rękę mojej córki, jeśli ją uratuję. Ale simp. Mogliśmy poczekać na żołnierzy króla, ale i tak się bała moje życie. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymają. Czy komuś jeszcze udało się uciec albo uniknąć walki? Tylko Antonowi i Tompakowi, ale nie wiem, co się z nimi dzieje. Tompak żyje. Pomoże nam w starciu z bandytami. To dobrze, dziękuję za pomoc, panie. W porządku, niedługo wrócę z posiłkami, nie ruszaj się stąd, chyba że będziesz w niebezpieczeństwie. Nie próbuj sam wchodzić do wioski, bo bandyci na pewno zrobią z ciebie kolejnego niewolnika. Tak, panie, zostanę tu, proszę, śpiesz się. Okej, dobra, dobra, widzę, że Aleksander z Panika Gaming robi dobry. Okej, czyli jest grubo, jest nieźle. Znaleźliśmy wejście chyba do wioski, tak, tam dalej będą już bandyci, coś czuję. To jest Aleksandro, Alejandro, tam jest wioska i jest, kurde, będzie wpierdzielanko. Dobra. Posiłki zdecydowanie się przydadzą, chociaż myślę, że jakbym wskoczył do tej wioski sam, to no jakoś bym tam poradził. Problem w tym, że dostaję ogromne obrażenia. Kurczę, jednak tutaj gra fajnie robi... O, dzień dobry. Gra bardzo fajnie robi, wiecie co gra fajnie robi. Zaraz wam powiem, tylko zabiję tego ognistego kurde bydlaka, którego nie ma niestety zbyt dobrej ochrony, więc muszę się pilnować, żeby nie zginąć. Gra bardzo fajnie robi to, że ja zadaję obrażenia duże i mi też duże obrażenia zadają przeciwnicy. To jest bardzo fajne, że ta walka jest na tyle wyrównana chociaż, że to tak działa i że powinniśmy też dbać o naszą ochronę, a nie tylko siłę bica robić i kryta walić i do przodu. Dobra, smajki, ale na dzisiaj pustynię odwiedziliśmy, zrobiliśmy bardzo duży progres, coś mi się wydaje i naprawdę bardzo, bardzo mi się dzisiaj przyjemnie nagrywało ten odcinek, ale już jest na tyle późno, Jezus, 23 już jest, że muszę zawijać. Już nie mam więcej czasu na nagrywanko, także to by było na tyle dzisiaj. Życzę wam udanej soboty lub ewentualnie każdego dnia, którego to oglądacie, mówił Robin. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, komentarz, sub z dzwonem, ewentualne wspieranko i bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną w tej naszej przygodzie. Bardzo mi miło było was gościć. I trzymajcie się bezpiecznie. Na razie, cześć. Pa, pa.